przypomniałem sobie o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której zapomniałem wam powiedzieć. Czekaj, nie, to jakoś nie brzmi. A mianowicie o flipsach. To było tak, że często gdzieś tam wieczorem wychodzimy z kumplami pogadać, jakieś piwko może wypić, pograć w gry. Ludzie często kupują do tego chipsy, paluszki, coś słodkiego. No a coś słodkiego do piwa to słabo. Chipsy to generalnie tłuste i tak dalej. I właśnie te flipsy to jest idealna rzecz. Tak po prostu można sobie je chrupać i w sumie jest spoko. Bo ja na przykład po chipsach no, czuję taką ciężkość na żołądku, a po flipsach czuję, że jest zarąbiście. Teraz wszystko zaczęło się od tych tygrysków, które kupywałem w Sieście, czyli takim sklepie, gdzie kupujemy piwko. No ale wiadomo, że trzeba spróbować różnych smaków, nie tylko tygrysków. Więc były jeszcze flipsy. No i odkryłem w końcu flisy. Flisy to są najlepsze flipsy świata, tak sądzę. A jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że właśnie to już się dzieje od dłuższego czasu. Dobre pół roku, jak nie rok, już te flipsy tak mielimy przy różnych okazjach, znaczy głównie ja, inni też trochę czasem. Ja odkryłem właśnie, że one w swoim składzie mają bardzo dużo węglowodanów, co oznacza, że to może być świetna przekąska dla sportowców. Może wypadałoby zrecenzować te chrupki? Zacznę od tygrysków, czyli tych pałeczek kukurydzianych w tym przypadku. Tygryski występują też w postaci tych takich zwykłych flipsów i jakichś tam różnych udziwnianych. A propos tych pałeczek, no mam do nich pewien sentyment, bo to były pierwsze takie flipsy, które kupuję teraz, jak je jem regularnie. A jeśli chodzi o smak, to są takie średnie, ale też spoko. Porównując je na przykład do tych flipsów, mam wrażenie, że te flipsy są takie bardziej dmuchane, jakby mają mniej w sobie smaku, taki dosyć twardy styropian i muszę przyznać, że średnio mi leżą w porównaniu do tych flisów. No co chodzi z tymi flisami? W sumie do końca nie wiem, ale w nich czuć dużo bardziej kukurydzę. No jak się je je, to jest fajnie. Co jest fajne we flipsach i to w zasadzie we wszystkich tych poprzednich flipsach i tygryskach też, że można sobie je sklejać. Na przykład, o kurde, źle mi się skleił. Takie różne kształty sobie można robić. Jakby musiałem przyciąć trochę. O, i wyszło takie kółko. Kurde, tylko znowu jakieś takie krzywe. No i dwa kółka ze sobą, bo to już są dwa kółka. O, już mam takie trzy. I dobra, nie będę teraz kończył łańcucha, bo strata czasu, ale można. No i potem sobie bierzesz i jesz. I ogólnie jest spoko. Dobra, bo w ogóle to dopiero śniadanie jem. Dzisiaj tak skromnie dwie kanapki. No i tam herbata. Bo jeszcze będę musiał zjeść trochę flipsów. To znaczy nie będę musiał, ale też będę musiał, bo będę chciał. Więc je zjem. W ogóle zarąbiste dżemy robi moja mama, ja sobie zawsze smaruję kanapki tak 50-50. Tutaj na przykład truskawkowy i morelowy. Właśnie flipsy nawet można z dżemem łączyć. Raz też łączyłem i spoko wyszło. A jak zjem śniadanko, to trzeba będzie jeszcze podjechać w parę miejsc albo podejść i ciąg dalszy po śniadaniu. Czy kiedyś tam. Albo może i teraz. Ważną rzeczą jest, że flipsy można jeść w zasadzie wszędzie. Bo możesz sobie iść na przykład po jakimś skoszonym polu i jeść flipsy. No i sobie iść dalej. Nie powiedziałem jeszcze jednej z ważniejszych rzeczy w przypadku samego kupywania, czyli ceny. To sprawa wygląda tak, że flipsy ważą 50 gram, kosztują nie pamiętam ile, ale złoty coś. Tygryski mają 60 gram i kosztują nie pamiętam ile, ale też złoty coś. A flisy za 60 gram płacimy 85 groszy, więc myślę, że się opyla. Właśnie, o ja! Dopiero niedawno się zorientowałem, że flisy są produkowane w Wejherowie, czyli jakby nie patrzeć, nasz lokalny produkt.
I w sumie wyszło tak, że jestem w lesie, bo stwierdziłem, że tutaj też można jeść flipsy i teges. Zjem sobie flipsy, no i tam trochę opowiem o nich. Kurde, mrówki, no jakby las ma to do siebie, że... Z jednej strony jest spoko, a z drugiej pełno komarów i mrówek. Trzeba uważać, gdzie się depcze, żeby nie zostać pogryzionym. Wracając do tematu najważniejszego, czyli tematu flipsów. Flipsy są zarąbiste, ale nie można wrzucać wszystkich flipsów do jednego wora. Dlatego chciałbym tutaj z tego miejsca serdecznie i gorąco wyróżnić flipsy. Jeszcze trzeba by posklejać jakieś kształty z tych flipsów. Nie mogłem się powstrzymać przed sklejeniem po prostu wężyka z flipsów. Ten jest super fajny, bo można sobie go jeść. Sklejanie flipsów rządzi jak coś. Czemu ja się w ogóle zajarałem tymi flipsami? Bo to jest genialna, to jest idealna przekąska. Oprócz tego myślę, że to, co sprawiło, że się tak nimi zajarałem, to jest fakt, że są tak zwykłe, a tak niezwykłe. I tego wam życzę, żebyście odkryli jakąś taką zwykłą rzecz, która stanie się dla was niezwykła. Jeszcze miałem o czymś ważnym powiedzieć. Kiedyś piłkę do siatkówki ulepiłem. A nie wiem, okulary to standard. Wymyślcie sami, co można skleić z flipsów. I pamiętajcie, jedzcie flipsy. Smacznego.